Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji. Spotykamy się, ponieważ no, chyba wszystkim nam bliskie są sprawy naszego szpitala, to co się dzieje obecnie. Nie ukrywam, że z panem dyrektorem naszej placówki zdrowia, panem Krzysztofem Sobczakiem, chcemy przekazywać Państwu kompletny, rzetelny, oparty na faktach zestaw informacji, co dzieje się w naszej placówce zdrowia. Szanowni Państwo, w ostatnim tygodniu też w opinii, do opinii publicznej namnożyło się mnóstwo nieprawdziwych informacji związanych z naszym szpitalem i dlatego raz jeszcze chcieliśmy Państwu przedstawić między innymi sytuację finansową, jaka jest w naszym szpitalu i o takie szczegółowe wyjaśnienie bym bardzo poprosił pana dyrektora Krzysztofa Sobczaka. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje dotyczące sytuacji zadłużenia SPZOZ w Turku. Wykorzystuje się to w kampanii wyborczej. Nie ukrywam, że zgadzam się z opinią pani doktor Anny Majdy, że sytuacja szpitali, w tym szpitala w Turku, to są wieloletnie zaniedbania, które były dokonywane. Pozwólcie Państwo, że przedstawię Państwu informacje na temat tego, co zastałem w dniu 31 stycznia 2019 roku w SPZOZ w Turku i jak ta sytuacja wygląda na koniec lipca tego roku. Zobowiązania ogółem SPZOZ w Turku na 31 stycznia 2019 roku wynosiły 16 443 288 zł. W tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 229 151 zł. W tych zobowiązaniach zobowiązania wymagalne to była kwota 2 899 855 zł. Kredyty i pożyczki 7 676 420 zł. Na dzień 31 lipca 2019 roku zobowiązania ogółem SPZOZ wynoszą 17 584 172 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 515 611 zł. W tym wymagalne 1 713 096 zł. Kredyty i pożyczki 9 736 419 zł. Szanowni Państwo, skumulowana strata SPZOZ na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 24 699 645 zł. Stan kapitału własnych SPZOZ na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił minus 2 859 120 złotych 12 groszy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi minus 13 365 716 złotych 93 groszy. Słyszeliście Państwo wypowiedzi o tym, że informacje są nieprzekazywane bądź też zatajane przed radnymi bądź członkami Rady Społecznej SPZOZ. Z samą odpowiedzialnością chcę oświadczyć, że informacje o sytuacji ekonomicznej szpitala są przekazywane co miesięcznie na posiedzeniach Komisji Budżetowej i Komisji Zdrowia, gdzie są wyjaśniane wszystkie wątpliwości. Również ta informacja, która została przekazana, została wyjaśniona zarówno na wspólnych komisjach, jak i na sesji Rady Miejskiej dotycząca zadłużenia na koniec pierwszego półrocza 2019 roku. Wynikało ono z przesunięcia płatności ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Szanowni Państwo, o tym,
że szpital w Turku jest niedoinwestowany, zarówno w kwestiach infrastruktury, ma w części już zaległości, część tych działań jest podejmowana i była podejmowana wcześniej. To, że sprzęt, którym dysponuje SPZOS, nie jest już pierwszej młodości i są braki, jeżeli chodzi o sprzęt diagnostyczny, to jest informacja, która jest wszystkim znana i to nie jest zdarzenie, które się pojawiło w 2019 roku. W wojewódzkim programie operacyjnym w perspektywie 2014-2020 była oś priorytetowa: infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie infrastruktura ochrony zdrowia. To były środki, z których chyba wszystkie szpitale w województwie wielkopolskim dokonywały inwestycji. Jedynym wyjątkiem był szpital w Turku, który prawdą jest, że złożył wniosek. Projekt pod tytułem Modernizacja oraz doposażenie SPZOS, którego koszty wynosiły 8 819 792 zł 36 groszy. A kwota dofinansowania miała wynieść 7 496 823 zł 51 groszy. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że taki wniosek został złożony, ale najbardziej smutną informacją, że ten wniosek został zaprzepaszczony na etapie oceny formalnej. I to są między innymi efekty, że sprzętowo i lokalowo szpital w Turku wygląda dzisiaj tak, jak wygląda. I nie jest to tak, jak opowiadano, że zdarzyły się sytuacje jakieś nadzwyczajne w 2019 roku. To są działania, które były podejmowane. Tak jak Państwu powiedziałem, przytoczyłem stan kapitałów na koniec 2014 roku i 2018 roku. To jest informacja przedstawiająca efekt pracy zatroskanego dzisiaj o złą sytuację szpitala pana radnego Mariusza Seńko, który w tym czasie był starostą powiatu tureckiego. Miał swoich kolegów partyjnych w Urzędzie Marszałkowskim, którzy do dzisiaj tym urzędem zawiadują. I miał przedstawiciela PSL-u z powiatu tureckiego, radną sejmiku województwa wielkopolskiego. I nie potrafił wykorzystać tej niepowtarzalnej sytuacji na doposażenie i modernizację szpitala. Taka okazja, Szanowni Państwo, powtórzy się dopiero w nowej perspektywie od 2021 do 2027. Ale to jest czas, który będzie możliwy do wykorzystania dopiero w przyszłości. Tak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o stan finansowy szpitala w Turku i praprzyczyny tego stanu, które nie zaczęły się w 2019 roku. Mogę dodać tylko jeszcze jedno, że kwota zadłużenia, która 31 zobowiązań, która 31 stycznia wynosiła 16 443 288 zł, w rzeczywistości, gdyby nie umorzenie 500 tysięcy przez powiat, pożyczki, którą powiat udzielił szpitalowi, wynosiłaby 16 943 tysiące zł. Szanowni Państwo, my się nie odżegnujemy od współpracy. Zresztą to podkreślałem na samym początku kadencji i będę to wielokrotnie podkreślał, póki piastuję tą funkcję. Ale Szanowni Państwo, my chcemy tej współpracy opartej na kompletnym, rzetelnym, opartym na faktach zestawie informacji. To nie może być tak, że mamy teraz okres kampanijny.
To nie może być tak, że każdy sobie będzie strzelał jakieś kwoty sufitu wzięte. Szanowni Państwo, tak samo jak tu Pan Dyrektor powiedział, również zgadzam się z Panią Anną Majda, że to są wieloletnie zaniedbania. Ale to dotyczy to właśnie tych lat, kiedy do 2015 roku krajem rządziła koalicja, w której skład wchodził PSL. To właśnie to, co Pan Dyrektor powiedział przed chwilą, przewodniczącym zarządu, starostą był Pan w tej chwili radny Mariusz Sęko, który jest przewodniczącym zarządu PSL w powiecie tureckim. Była wtedy w tych 4 latach radną Sejmiku Wojewódzkiego Pani Anna Majda. I szczerze Państwu powiem, że liczę głęboko na to, że Pani Anna Majda znajdzie też czas, żeby, zresztą pracuje w szpitalu, jest chyba najbliżej Pana Dyrektora, że znajdzie ten czas, żeby do Pana Dyrektora umówić się na spotkanie, porozmawiać, znajdzie też czas, żeby ze mną się spotkać i porozmawiać na temat szpitala, może ma też dobre rozwiązania. Ja mówię, przyjmujemy wszystkie dobre tutaj uwagi. Ale Szanowni Państwo, to też Pan Dyrektor wcześniej powiedział, na ostatniej sesji właśnie przedstawione w jednym z punktów porządku obrad była sytuacja finansowa za pierwsze półrocze. Ta sytuacja finansowa przekazana była w materiałach wszystkim radnym już kilka dni przed sesją. Zresztą procedowane zawsze to jest na komisjach, ostatnio była wspólna, ale na komisjach oddzielnych, tak jak Pan Dyrektor wspomniał, to jest Komisja Budżetowa, Komisja Zdrowia. Zresztą są też inne komisje i to jest czas nieograniczony. Radni pytają do tak zwanego bólu, na wszystkie pytania są odpowiedzi. I dlatego nawet kiedy na ostatniej sesji Pan Radny Sęko poprosił o komentarz do lipcowego sprawozdania, co nie było to w porządku obrad tejże sesji, także został ten temat przez Pana Dyrektora wyjaśniony, dlatego niezrozumiałe są dla mnie te wątpliwości. Tak samo Pana Radnego, tak samo niezrozumiałe są dla mnie wątpliwości Pana Burmistrza Miasta Dobra, wiceprzewodniczącego PSL na terenie powiatu tureckiego, związane, że nie otrzymał informacji na Radzie Społecznej podczas posiedzenia od Pana Dyrektora związane z kontraktami. Pan Dyrektor był na tym posiedzeniu, zresztą jest protokół, było kilka osób, mogą to Państwo sprawdzić. Odpowiedział, że jest to tajemnica handlowa i to jest prawda. To ja mam taki pomysł, Panie Dyrektorze, że może niech Pan zwróci się drogą pisemną do wszystkich lekarzy w naszej placówce, czy wyrażają zgodę na ujawnienie swoich zarobków. Tak, życzy sobie tego Pan Wiceprzewodniczący PSL, Pan Tadeusz Gebre. Rada Społeczna, przypomnę, jestem z niej dumny, bo zasiadają tylko i wyłącznie wójtowie i burmistrzowie. Tak, ja to nazwałem pierwsze garnitury i Pani Wójt, jak to wspominam, garsonka z gminy Władysławów. Ale to był ten cel. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej na tych radach społecznych przyjeżdżał raz wójt, raz wicewójt czy burmistrz, raz osoba upoważniona przez tych włodarzy i te informacje się rozmijały. A tutaj nic nie lukrujemy, nie cukrzymy. To, co jest, będą tragiczne informacje, też to Państwu przekażemy i też to przekazujemy na Radzie Społecznej. Dlatego niezrozumiałe dla mnie też są takie zapytania, a tym bardziej, jeżeli one są zadawane przed kamerami. Ja myślę, że też warto, powtórzę się, ale ta współpraca polega na spotkaniu się, rzetelnym przedstawieniu informacji i tego będę pilnował. Szanowni Państwo, ale chcę też jedno podkreślić, że my tu ciężko pracujemy. To nie narzekamy na tą ciężką pracę, ale robimy wszystko, żeby ten szpital istniał.
Ja nie wyobrażam sobie powiatu tureckiego bez szpitala powiatowego. W tym szpitalu leczą się wszyscy mieszkańców ze wszystkich gmin i nie tylko. Bo wiemy, że przyjeżdżają z innych powiatów czy województw, ale też, żeby nie było, że są tylko czarne chmury nad naszym szpitalem, mamy no, też się czym pochwalić. I ja może, żebym nie był tutaj posądzony, że coś może wymyślam, zresztą to takie informacje można Państwu też przekazać, ale bardzo bym prosił Pana Dyrektora, co już w tej chwili zrobiliśmy, jakie mamy pozytywne relacje, co możemy przekazać na temat SPZ Turk. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zanim przejdę do tego, co dobrego się dzieje, to jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, że na pewno aktualnie nie obowiązują standardy, jakie obowiązywały w przeszłości, gdzie szpital remontował oddział ortopedii z pododdziałem rehabilitacji i po zakończeniu tego remontu wszyscy zobaczyli w mediach, jak otwiera się oddział chirurgii. Niedostosowany w całości pod potrzeby, ze względu na to, że pierwotne przeznaczenie tego oddziału było inne. I Szanowni Państwo, następna kwestia związana z funkcjonowaniem szpitala. Podstawowym problemem nie tylko szpitala w Turku, ale wszystkich szpitali w Polsce jest niewystarczająca ilość kadry medycznej. I to jest praprzyczyną wszelkich problemów, zarówno tych finansowych, jak i organizacyjnych, które się w szpitalach w Polsce pojawiają. A jeżeli mówimy o tym, co się w szpitalu w 2019 roku zmieniało, pamiętacie Państwo na początku roku, gdy objąłem obowiązki dyrektora szpitala, w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o tym, że szpital w Turku nie ma już oddziału ginekologii, że oddział przestaje istnieć. Na dzień dzisiejszy powiem z dużą satysfakcją, że wbrew temu czarnowictwu udało się nie tylko uratować oddział ginekologiczno-położniczy, ale również i osiągnąć pozytywne efekty działalności. Szanowni Państwo, na oddziale ginekologiczno-położniczym w miesiącu lipcu po raz pierwszy w historii szpitala oddział ten wykonał swój kontrakt miesięczny, co się do tej pory nigdy w historii szpitala nie zdarzyło. Teraz przystępujemy do programu zgłosiliśmy akces do programu pilotażowego Dieta Mamy, który od 1 października zacznie, wszystko na to wskazuje, funkcjonować u nas w szpitalu na oddziale ginekologiczno-położniczym. Związane to jest z opieką dietetyczną i odpowiednim karmieniem i konsultacjami kobiet w ciąży i po porodzie. W tym roku ogłosiliśmy przetarg na zakup ambulansu, który zostanie jeszcze w tym miesiącu rozstrzygnięty. Również mamy przetarg ogłoszony na termomodernizację pozostałej części budynku szpitala. Podejmujemy działania, mamy nadzieję, że będą one skuteczne, na pozyskanie ze środków budżetowych kwoty 500 000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do szpitala. I myślę, że nie tylko moją, ale troską wszystkich radnych powiatu powinno być to, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla funkcjonowania szpitala w tych niełatwych czasach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia. I nie należy wykorzystywać sytuacji szpitala do
kampanii wyborczej, bo to jest rzecz nie na miejscu. Przykładem czarnego PR-u, który się na początku roku wokół oddziału ginekologiczno-położniczego rozpoczął. Ja nie będę wracał do historii i do tego, w jakim stanie i kiedy władze powiatu się dowiedziały o dramatycznej sytuacji. Ale fakty są niezaprzeczalne. Ta sytuacja, która jest obecnie, ona nie powstała w 2019 roku. To jest sytuacja, która od wielu, wielu lat drąży szpital w Turku, jak i również inne szpitale w Polsce. A podejmujemy działania, żeby szpital się rozwijał i mam nadzieję, że jeżeli będzie to, tak jak pan starosta podkreślił, wspólnymi siłami, oparte na faktach i prawdzie, zakończy się z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, dla tych, którzy korzystają z usług naszego szpitala. Jak najbardziej, ale szanowni państwo, to przecież my od początku kadencji o tym mówimy, mimo że nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my chcemy wspierać ten szpital, bo należy na tym szpitalu, a ten szpital ma potencjał, o tym też wielokrotnie mówiłem, bo jest kadra jak najlepsza, jeżeli chodzi o ten szpital. I szanowni państwo, to jest to, co pan dyrektor powiedział. Był okres zmarnowania blisko 7,5 miliona złotych środków zewnętrznych, czyli z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pełną władzę miał PSL. Ja tylko przypomnę, że jeszcze będąc wicestarostą w 2018 roku, to ze środków rządowych, z rezerwy budżetowej, przy pomocy posła Bartosika udało nam się pozyskać 300 tysięcy na zakup karetki, wkład własny to było 75 tysięcy, pozyskać bardzo dużą kwotę, bo 1 600 000 złotych na oddział wewnętrzny. Teraz na dniach będzie przetarg na karetkę, czyli następne środki z budżetu państwa, co nie ukrywam, pomaga tu nam pan poseł Bartosik. Następna karetka jeszcze lepiej wyposażona, jeszcze lepsza, bo za kwotę blisko 0,5 miliona złotych. Nie blisko, tylko 0,5 miliona złotych. Mało tego, staramy się tu z panem dyrektorem, zresztą jest takie pismo wysłane do pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów. Chcemy, a mogę chyba się już przedstawić, co my byśmy chcieli, czy to będzie spełnione, to, no ale też się staramy o sprzęt, o następne 0,5 miliona złotych. Jest to zakup sterylizatora parowego, zakup napędu ortopedycznego dużej i małej mocy, zakup aparatu do znieczuleń, zakup wideokolonoskopu. I to jest to, że my nie czekamy, czy nam coś spadnie z nieba, tylko to są właśnie mnóstwo rozmów, mnóstwo wyjazdów. Działamy właśnie na korzyść tego szpitala, bo on musi służyć mieszkańcom, wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Dodam, że też moja inicjatywa związana z tomografem. Dzisiaj właśnie spotykamy się z panem dyrektorem, z Radą Miejską tutaj w Turku. W przyszłym tygodniu spotykamy się chyba w Kawęczynie. Jesteśmy otwarci na jakąkolwiek tutaj rozmowę. Zresztą na początku kadencji jeździłem i tą inicjatywę tego tomografu przedstawiałem na każdej sesji w każdej gminie naszego powiatu. Znamy cenę. No kwestia, ja to etapuję. Ja pierwszy etap bym chciał wiedzieć, ile i czy wszyscy wejdą w ten program. Tomograf w końcu, tomograf w szpitalu w Turku, bo to jest jedyny szpital powiatowy w Wielkopolsce, a to już może nawet jakby szerzej sięgnął, to może i w kraju, że nie ma takiego sprzętu. I mówimy, proszę państwa, o tomografię dużej klasy, ale to czekajmy. Ja jestem głęboko przekonany, że zdrowie, bezpieczeństwo,
życie, zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców nie jest obce też wszystkim włodarzom naszych tutaj gmin wiejskich i miejskich na terenie powiatu tureckiego.